Dzisiaj kolejna historyczna umowa, którą podpisujemy. Kolejne 12 autobusów, które wjedzie do Grudziądza, tym razem hybrydowych. Konsekwentnie inwestujemy w transport publiczny w ostatnich latach w tej kadencji. To już jest kolejna zmiana taboru. Przypomnę, że do Grudziądza zjechało 7 autobusów hybrydowych, co jeszcze było podpisane na początku kadencji, ale też z tej samej perspektywy. Później modernizowaliśmy sieć tramwajową. Największa inwestycja od lat w Grudziądzu, prawie 150 milionów złotych. W ramach tej inwestycji pojawiły się w Grudziądzu pierwsze niskopodłogowe, częściowo tramwaje, 4 takie wozy. W tej chwili finalizujemy, to znaczy zjeżdżają do Grudziądza autobusy w pełni elektryczne. Pojawi się takich autobusów 17. To jest też historyczny moment. No i ta dzisiejsza umowa skutkuje tym, że do końca roku w naszym mieście będziemy dysponowali kolejnymi nowoczesnymi 12 autobusami hybrydowymi, a więc tylko życzyć, żeby ten kontrakt został szybko zrealizowany. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, dziękuję państwu radnym, bo to jest finansowane z pieniędzy jeszcze z tej starej perspektywy, z pieniędzy marszałkowskich. Dziękuję za te szybkie decyzje. Dziękuję oczywiście firmie, która wygrała ten przetarg i myślę, że szybko zrealizuje. Firma jest potentatem, jeżeli chodzi o dostawę autobusów czy produkcję autobusów w Polsce i nie tylko, bo jest liderem europejskim, światowym. No i też dziękuję prezesowi MZK, ponieważ to MZK jest tutaj głównym partnerem i czyni ten zakup, nie miasto, ale bezpośrednio MZK. Ja przede wszystkim dziękuję państwu za przybycie techniczne. Historyczna dla nas chwila z dwóch względów. Przede wszystkim nigdy w historii spółki nie wymieniliśmy tak dużej ilości pojazdów w ciągu jednego roku. 17 elektryków i te 12 hybryd będzie stanowiło ponad połowę naszej floty, jeżeli chodzi o autobusy, które są codziennie w ruchu. Więc takiego zakupu historycznie nie mieliśmy. Stąd bardzo się cieszę, bo to też dla mieszkańców duża ulga, jeżeli chodzi o emisję spalin czy odnowienie tego taboru. Natomiast samo zdarzenie, o którym powiedział pan prezydent, nie odbyłoby się bez ludzi. Ja chciałem serdecznie podziękować kilku osobom. Panu prezydentowi za otwartość, jeżeli chodzi o samą ideę wspierania komunikacji. Panu skarbnikowi za bardzo szybkie podejmowanie trudnych decyzji, bo to była trudna decyzja. Panu Michałowi Czepkowi za pilotowanie tego tematu, bo spędził z nami naprawdę mnóstwo czasu na rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim i wspiera nas aktywnie, podobnie jak pan Robert Malinowski. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Ale zawsze zapomina się o tych, którzy są z tyłu. W tym miejscu chciałbym podziękować naszym pracownikom, pani Marzenie Graczyk, panu dyrektorowi Jerzemu Kimlowi, panu Włodkowi Teszowi, którzy obrabiali cały ten wniosek. W tysiącach stron dokumentów, bo naprawdę są tego grube segregatory, mnóstwo pracy, również w weekendy, gdy trzeba było przyciąć scenariusz czasowy, za co serdecznie dziękuję w tym miejscu. My jako organizacja jesteśmy niezwykle dumni z tego, że wspólnie z Grudziądzem możemy tworzyć tą piękną historię komunikacji. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie Solaris dostarczy kolejne autobusy hybrydowe, niezwykle nowoczesne, niskoemisyjne. Bardzo dziękujemy za zaufanie i z niecierpliwością czekamy z wyprodukowaniem, z dostawą tych autobusów, tak aby mieszkańcy Grudziądza mogli się cieszyć i korzystać z tych autobusów. Dziękuję bardzo. Продолжение следует...
gratulacje i zapraszamy do kolejnych postępowań, ale to już mam nadzieję, że w przyszłym roku jak troszeczkę odpoczniemy. Dziękuję za zaufanie. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. 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 Proszę nam powiedzieć, bo tak, w Grudziądzu mamy autobusy tak zwane elektryczne hybrydy, teraz zaczynają przyjeżdżać autobusy elektryczne. Tam umowa podpisana dotyczy autobusów hybrydowych. Jakie to są autobusy, co je charakteryzuje i tak, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o napęd, jeżeli oczywiście chodzi o te autobusy w ogóle? Podpisaliśmy dzisiaj umowę na 12 autobusów w pełni hybrydowych. Autobus hybrydowy charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w silnik spalinowy o najwyższej normie spalin Euro 6, wspomagany napędem elektrycznym. Dzięki temu zarówno emisja spalin, jak i zużycie paliwa jest na niezwykle niskim poziomie. Autobusy są wyposażone w najwyższe standardy bezpieczeństwa, w pełni klimatyzowane, w pełni przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Będą to najnowocześniejsze produkty, które w tej chwili są dostępne na rynku dla mieszkańców Grudziądza. Jakie autobusy jeżdżą w polskich miastach już tego typu? Autobusy hybrydowe jeżdżą z powodzeniem od wielu lat w polskich miastach i z takim samym powodzeniem jeżdżą w dużych miastach europejskich. Jeszcze pytanie o termin. Wiemy, że to jest stara perspektywa unijna. Grudzień, czy to jest dla Was ciężki termin, biorąc pod uwagę całą działalność firmy, to 12 autobusów trzeba będzie się napocić, żeby się zmieścić. Oczywiście, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale jesteśmy pewni, że znowu będziemy w stanie dostarczyć autobusy na czas. Jesteśmy o to spokojni. Ja mam pytanie takie, skoro mamy autobusy wdrożone elektryczne hybrydy, mamy autobusy elektryczne pierwsze, za chwilę będą hybrydowe, czy MZK to wszystko panuje logistycznie, technicznie, no bo to jest dodając spalinowe czwarty typ autobusów, który się pojawi do końca tego roku w mieście, w miejskim obsłudze. Jeżeli chodzi o autobusy hybrydowe, te klasyczne, które podpisania miały miejsce dzisiaj, to one się powiedzmy obsługowo niewiele różnią od autobusów konwencjonalnych, natomiast największym wyzwaniem na pewno będą autobusy elektryczne. Ale tutaj, że tak powiem, na prorokowanie, czy sobie damy radę, jeszcze za wcześnie. Na razie ten pierwszy autobus już jeździ, pojawia się na porannych kursach. Regularnie będzie jeździł od piątku, także mam nadzieję, że wszystko zaskoczy, będzie bez problemu. Jeżeli chodzi o te autobusy hybrydowe, to co jest z punktu widzenia pasażera najważniejsze i z punktu widzenia waszego? Z naszego punktu widzenia przede wszystkim mniejsze zużycie paliwa, około 30-35%. Autobus jest niskopodłogowy, jest klimatyzowany, jest zrobiony w nowej technologii, jeżeli chodzi o ochronę pasażera w przypadku ewentualnych zderzeń czołowych autobusu. Pełen monitoring, wysokojonowe filtry powietrza, takie, które powiedzmy usuwają większość drobnoustrojów, co stało się standardem w autobusach po okresie pandemii. Także tutaj wszystkie nowinki technologiczne, łącznie z doświetlaniem poręczy dla osób niepełnosprawnych, tutaj wszystko zostało zastosowane z tych trendów, które w tej chwili na rynku są obecne. Jeżeli te autobusy przyjadą do Grudziądza, czyli jesteśmy na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku, ile w porannym czy popołudniowym szczycie będzie jeździć starych, typowo spalinowych autobusów sztukowo czy procentowo, jak często będzie można, albo jak rzadko na nie trafić, biorąc pod uwagę te wszystkie zakupy? Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w szczycie będziemy porannym użytkowali wszystkie elektryki, bo tak chcemy to robić, w taki sposób, żeby elektryki jeździły rano. Do godziny 8-9, gdy szczyt mija, będą wtedy trafiały na ładowarki. W ciągu dnia będą się ładowały do powiedzmy popołudniowego szczytu, czyli godziny 14-15. I od 15 będą elektryki, czyli powiedzmy w tych okresach największego natężenia będą to głównie elektryki hybrydy, hybrydy plug-in, a uzupełniające autobusy spalinowe. A sztukowo procentowo można określić, ile tych spalinowych zostanie? Spalinowych czystych będziemy mieli poniżej 50%. Ile autobusów będzie można starych wycofać i gdzie one trafią? Na sprzedaż czy na złom? Autobusów będzie można wycofać tyle, ile powiedzmy przyjdzie nowych, czyli zamiast 17 elektryków możemy wycofać 17 spalinowych, zamiast hybryd 12 też 12 możemy wycofać. Co do sprzedaży, na pewno będą sprzedawane, raczej w formie całkowitej, czyli zarejestrowane. Nasze autobusy na razie z tych, które mamy, nie nadają się na złom, czyli raczej będą sprzedawane do dalszego użytkowania. W życiu komunikacji miejskiej w Grudziądzu, bo po tych elektrykach, pierwszym elektryku, który pojawił się na ulicach, podpisanie umowy na dostawę kolejnych kilkunastu autobusów, tym razem hybrydowych, to pewnie cieszy, że mieszkańców będą woziły coraz nowsze autobusy.
Tak, konsekwentnie odnawiamy naszą flotę i rzeczywiście w tym roku pojawi się aż 17 autobusów elektrycznych. No i dzisiaj podpisaliśmy kolejną umowę na dostarczenie 12 nowoczesnych hybryd, które no, też pojawią się właśnie w tym roku, a więc nasza flota będzie bardzo flotą nowoczesną, bo mamy jeszcze 7 hybryd, które pojawiły się jakiś czas temu. No i zainwestowaliśmy bardzo dużo w rozwój sieci tramwajowej. Mówię tutaj o modernizacji za prawie 150 milionów złotych, w tym o zakupie 4 częściowo niskopodłogowych wozów tramwajowych. To jakie plany ma miasto na rozwój komunikacji miejskiej gdzieś tam w kolejnych latach? No, chcielibyśmy rozwijać dalej sieć tramwajową. Tutaj mamy konkretne plany w kierunku dworca PKP czy całego węzła przesiadkowego. Ta część będzie modernizowana wraz z rozbudową w kierunku ulicy Rapackiego, tworząc taką pętlę od Alei 23 stycznia. No i drugi kierunek rozwoju sieci tramwajowej to jest rząd Mniszek, który też jest już planistycznie przygotowany. Mamy też częściowo zabezpieczone środki na przygotowanie dokumentacji i będziemy zabiegali oczywiście o środki zewnętrzne, aby te inwestycje zrealizować. Będziemy też konsekwentnie inwestowali w nowoczesny tabor w MZK. Zostało nam jeszcze trochę do wymiany, ale i tak już dzisiaj jest zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Mhm. No ważną informacją dla pasażerów komunikacji zbiorowej jest też ta informacja z wczoraj o tym, że PKP ogłosiło przetarg na przebudowę, modernizację dworca kolejowego. To też pewnie cieszy. Tak, bardzo cieszy, dlatego że będziemy dysponowali odnowionym, nowoczesnym dworcem, właściwie takim węzłem przesiadkowym, ponieważ nieopodal miasto będzie realizowało inwestycję polegającą na budowie węzła autobusowego i część ta pasażerska, obsługa tej części pasażerskiej będzie znajdowała się w budynku dworca PKP. Taką mamy umowę z PKP i część przestrzeni też na antresolach będzie wykorzystywana przez jednostki miejskie, czy związane z miastem, czy różnego rodzaju stowarzyszenia. Więc to bardzo cieszy, że PKP weszło w kolejny etap, jeżeli chodzi o modernizację dworca, że te roboty budowlane ruszą w ciągu kolejnych miesięcy. Są już określone konkretne terminy. Jest już też, są zabezpieczone środki, to niemałe środki w wysokości ponad 60 milionów złotych. Miasto też będzie inwestowało w tym obszarze, bo tak jak powiedziałem, będzie to modernizacja sieci tramwajowej, ale także przebudowa ulicy Dworcowej. Dalej ten fragment taki dzisiaj bardzo, bardzo nieprzejezdny od zajezdni MZK w kierunku nowego ronda PPG też będzie zmodernizowany.